Elo mordeczki, witamy was w kolejnym vlogasku i jak wiecie lubimy wpadać na motocyklowe imprezki, pikniki, tego typu rzeczy. Dzisiaj jesteśmy na imprezie w sklepie poznańskim motocyklowym 4Ride, gdzie zobaczymy na przykład pokazy stuntu, zobaczymy jakie są tutaj atrakcje. Jeździ tu dzisiaj Stunter 13, a imprezę prowadzi Kwiat razem z Małą, których znacie ze Stunt Wars lub też z kanału Dirty Stunts na YouTube. Wbijajcie link w opisie, a teraz specjalnie dla was wjeżdża cieplutkie jeszcze intro. Zaczynamy! Boom! Klepu. Siemano. Siemanko, siemanko. Jak tam? W porządku. Dopiero przyjechaliśmy. Widzę, ludzie się zjeżdżają. Pogoda dopisuje nawet za bardzo. Klara jest dobra, ale... Ale poupalamy trochę, nie? Dopóki silniki będą chodzić. No i elo, jesteśmy już na miejscu, jesteśmy już po intro, jesteśmy już pod sklepem, a tu jest mój ziomo bandyta. Siemanko. Stunter 13, z którym się dzisiaj jeszcze będziemy afterkowo bawić u nas na miejscu. Wie, ale teraz mamy tą część oficjalną, więc pokażemy wam grzeczne i oficjalne treści. Zapraszamy do sklepu. Sam nigdy tutaj nie byłem, chętnie podwiedzam. Dzień dobry, witamy, nagrywamy, uwaga. No całkiem sympatycznie. Całkiem sympatycznie. Wow, fajny klimat, już się podoba, bo jest podobny temat jak u nas w Forcie, nie? W sensie jest dojechana podłoga, jest surowo i ja takie klimaty mega lubię. Idziemy zobaczyć, co tu mają ciekawego, jak widać w opór butu. Wow. Fajne jakieś tam casualowe bardziej buciki. Proszę kasków. Kompresony, o proszę. Mamy... Fajne ochraniacze. Generalnie znajdziecie tutaj wszystko, czego my na Supermoto totalnie nie używamy. Jak widać po chłopakach z przodu. No właśnie. To tutaj mamy mnóstwo kombinezonów, jakiś ciekawy coś dla siebie znajdzie. Aha, zaczyna się. Cześć, cześć. Chciałam zmierzyć Foxa, ale nie ma rozmiaru. Mamy kaski. Proszę, Paulina mierzy Airocha, zobaczymy co z tego wyjdzie. Kto się kameruje, będziesz gwiazdą YouTube'a. Znaczy żartuję, obejrzy tak, jest 7 osób. A, jak 7 to w porządku. Idziemy dalej. Tutaj ewidentnie widzimy dział tekstylny. Coś bardziej dla podróżników, coś bardziej dla tych, którzy się w skórach gotować nie lubią. Tam mamy, powiedziałbym, dział cruiser, kafe, takie klimaty. Przepraszam, do rodziny pan chciałbym... To wygląda bardzo ciekawie, z kapturem, więc jest dość chuligańsko. Myślę, że taka kurtała to nawet na supermociaka by weszła na chłodny dzień. Słucham pana. Ochrona, ochrona! Niech już Juventus jedzie. Wciskaj na padówkę. Dalej. Tutaj mamy rękawiczki. I od razu kierujemy się w tą stronę. Jest nam tutaj wiadomo najbliżej. Foksiki bardzo ładne, w bardzo ładnej cenie. Spójrzcie na to, jak zakryjemy tylko jedną cyfrę, co nam się tutaj rodzi. Patrzcie. Lol. No i tak to wygląda. Ale jest dobra. No wszystkie są dobre. Ulala. Ten symulator jazdy na gumie, moglibyśmy to sprawdzić i w sumie byśmy ocenili przy okazji. Zrobimy specjalnie dla ciebie taki test, żebyś wiedział, czy jest sens stać w kolejce przez 3 godziny i sprawdzać, czy to w ogóle cokolwiek oddaje z jazdy na gumie. Zweryfikujmy to, sprawdźmy to. Thank you.
siebie powiem tyle, że nie za wiele to ma wspólnego z lataniem na gumie, aczkolwiek na pewno pomaga wyczuć ten punkt równowagi. Największym problemem tutaj dla nas jest to, że używamy tylnego hamulca, plus mamy kierę klipony, takie średnio wygodne. Ale spokojnie, da się na tym ogarnąć sobie tą równowagę, swobodnie się w tym punkcie balansu. Fajne, generalnie tak na starcie polecam. Zobaczycie te trzy motocykle w akcji. Widzicie już do nas właśnie Rafał. Przywitajcie go gorącymi brawami. Temperatura jest dość wysoka, natomiast jak widać przygotowany zawsze od stóp do głów. Cześć Rafał. Siemanko, siemanko, cześć. Jestem Rafał, nie piję od 2 lat. Nie no, żartuję, nigdy nie piję. Bardzo dziękuję, że za przybycie tutaj, pomimo tego, że jest bardzo gorąco. Fajnie, że jesteście tutaj z nami i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dobrze bawić. Także jak będę słyszał, że dopingujecie głośniej, to na pewno poziom trików też wzrośnie, więc zachęcam. Brawa! Dobra, dziękujemy Rafał. Teraz zapraszamy do roboty, a my sobie popatrzymy. Bye.
Bardzo ładna robota, bardzo ładna robota, gratuluję. Dziękuję, dziękuję, no. Nieźle, ale grzeje, co? Prawie bym się wywrócił, ale fajny save. Kosztował mnie troszkę nadwyrężeniem nadgarstka prawego, ale ciepło jest. Ludzie się dobrze bawią, więc to najważniejsze. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they could tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a puzzle, they want me to fail. Look, we prevail, tell them to point out who said it. They run it, bitch, I'm on your tail. Know that they talking, they telling them tales. Just know how to tell, that shit for the sale, yeah. Hey, they talk like they got it, but they need to stop it. I'm leading with logic, my heartbeat is frosted. I seen it, got optics, I need it from Shawty. She mean with the top and it's obvious. They need him a target, I'm dodging their darts. Make him reach for the stars, I'm dumping, I'm forcing the punt off the runs. I'm moving with caution, I'm saucing, my nigga is nothing. From nothing to something they'll never be. Tycoon and I'm Dre with the thizzle face. I'm nothing my section has ever seen. Run the ice so I'm clutch, I don't need a screen. I'm Curry, I spit shit from 30 deep. Do the pin in the pad like a surgery. She be curving you just to flirt with me. Tully tucked off with the jewels out. I just sent her home with a full mouth. I'm a rare breed when the moon out. I'ma stop playing by the rules now. I've been ran plays, need a new route. Queen says she needs space in a new house. Mom told me that she prayed for the kid every day. No wonder I'm getting paid for the tunes now. Hey, day. I'm on the rail. I rap it, I bag it, I pack it for sale. I feel that I'm speed out, I hit me a chill. I give it a thrill, I put it on the rail. Niggas for socket applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. Niggas really all shot with. I siemanko, jesteśmy właśnie w domu dziecka w Bninie. Przyjechaliśmy tutaj zrobić dzieciakom trochę atrakcji, trochę pohałasować, troszkę pochuliganić. Ulany już się tam grzeje do akcji. No i mamy do dyspozycji tutaj kawałek terenu, więc będziemy sobie tu jeździć i dzieciaczki zabawiać. Tu rozjedziemy na tym boisku. Chyba nie, no chyba my was. To wy przegrywacie, nie ja. Nie, bo tak, teraz ile jest? 5-1. 4-1 jest dla was. Odejdźcie, odejdźcie! Sama jedzie! Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ale idzie! Co za popaprana akcja, ale to naprawdę dobry meczek. Oglądajcie. Yes, sir!
Nie ma mnie! Chyba! Wuja, ty jest tak serio, czy się śmiejesz? Mam zawał. Nie, no damy radę. Ale podoba mi się. Zajebista inicjatywa. Davy, pokaż dobry trik. Ha, ha. Rękawiczki by mi się przydały. Oglądajcie białego 118. Elegancko, mordo, żółwik. I got a show where she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up, only right that I do it colossal until I'm a boss, so they want me to fail. Look, we prevail. Ewa, check the microphone. Tak się właśnie rapuje tutaj w tym Poznaniu. Supermoto, WLKP, standard 13, kwiat, stand world. To jest weźcie kanał. Weźcie go, on jest naćpiony całe życie. A czym? Życiem. Życiem naćpiony jestem teraz i mówię wam, ej cholera, Dirty Stance na YouTubie czeka na was. Wbijaj się, on suba, dawaj komentarz. To się nie rymowało, mam rymę jak Tiger Bonzo. Tego typu. They talk like they got it, but they need to stop it. I'm leading with logic, my heartbeat is frosted. I seen it, got optics, I need it from Shawty. She mean with the top and it's obvious. They need him a target, I'm dodging their darts. Make her reach for the stars, I'm dumping, I'm forcing the pun off the runs. I'm moving with caution, I'm saucing, my nigga is nothing. From nothing to something they'll never be. Tycoon and I'm Jay with the dizzle face. I'm nothing my section has ever seen. Run the ice so I'm touch, I don't need a screen. I'm Curry, I spit shit from 30 deep. Do the pin in the pad like a surgery. She the curve at you, just a flag with me. Tully tucked off, put the jewels out. I just sent her home with a full mouth. I'm a rare breed when the moon out. I'ma stop playing by the rules now. I been ran plays, need a new route. Queen said she needs space in a new house. Mom told me that she prayed for the kid every day. No wonder I'm getting paid for the tools now. Any day, ask, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, out, I hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas for side, get a plot, it ain't real. Come to my section and flex, we can tell. No powiem wam, że konkrecik imprezka i konkrecik też pokazy. No Stanter naprawdę zrobił tutaj robotę i fajnie nakręcił całe towarzystwo. Publika oszalała zdecydowanie łącznie z nami. Ale to nie jest nasze ostatnie słowo dzisiaj i widzimy się jeszcze w naszym furcie w MSS Bike, gdzie będą się działy rzeczy mniej oficjalne. I kontynuacja tego cudownego dnia. Moi drodzy, wchodzę do środka, żeby było mnie jakoś trochę bardziej widać. O, jestem. Wow, właśnie sprzedałem motocykl. Był to KTM 640 w Supermoto Pauliny. Właśnie szukam tutaj ekipa. A kupiłem sobie ponownie SXF-a 350 i znowu 2012 rok, tak jak miałem na Brudasku. No fajny, zaraz go odpalam i robimy jazdę testową, bo szczerze powiem, że nawet za bardzo go nie sprawdziłem. Fajnie, znowu jest. Cześć Dan, to jest Daniel z Dirty Stunts z Stunt Wars. Jak oceniasz, Danielu, ten dzień? O Jezu, było jak zawsze, jak było? Ciężko. Ciężko, ale... Dobrze, ciężko. Ale dobrze. Dobrze, ciężko. Na kogo czekaliśmy z ostatnim pokazem? Na kogo czekaliśmy? Na kogo czekaliśmy?
Tato, tato, weź się. Nie masz tam teraz. Popatrzcie, patrzcie, jakie urwistek, patrzcie, o. Korba! Korba zagryzła Stantera 13. Już jutro w wiadomościach. Mi się mega podobają te szybkie cyrkle. Nie mam pojęcia, jak ty to robisz. Bez hamulca, ziom. Musisz na bez hamulca. To uwzględnić. Co te spiny? Za bez hamulca. Robię bez hamulca, puszczam hamulec. To fajnie gadzi. Wtedy szybciej, nie? Więc to... Ciekawy patent. To tak padło, no. Jak się patrzy. Mega. No, bez hamulca. Co idzie? Korba, co ty o tym sądzisz? Korba! Korba! Ej! Aha, korba! Są bardziej zwariowane, ale... No, ale zajebiste to jest. Zobaczcie, jak używa tylnego hamulca. A jak było, trochę było. Trochę było z hamulcem. A co wy myślicie, czy te szybkie spiny są dobre, czy nie są dobre? I czy wiedzieliście, że to się robi bez hamulca? Bo ja nie wiedziałem. Ale nie chcesz... Tak? Rozmiarowo jest ok? Tak, myślę, że idealnie. Cieszę się, właśnie na EXC zawsze mi było trochę za ciasno, ale tutaj no, szczerze powiem, jak tylko usiadłem, od razu poczułem się jakoś. Nie? Zaliczyłeś plecy. Kolano. Zszedłem na kolano na TT. Zaliczyłeś na tym plecy. Nieźle. Poważny wypadek to był w sumie. No. Jak tak się... jak widzicie, stunt jest niebezpieczny i wszystkie te triki, które tutaj widzicie, są wykonywane przez profesjonalistów. Nie próbujcie robić tego w domu. Jedźcie na plac i tam to zróbcie. No, no to teraz będzie zakończenie odcinka. No to bardzo fajny dzień to był ogólnie. I dużo dobrego zrobiliśmy. No i pamiętajcie, żeby tam jakiegoś suba dać i komentarz napiszcie i sprawdźcie opis i tam będą linki do wszystkich kanałów i profili. Będzie tego dużo. Skończ pier... Tam właśnie leży mój nowy KTM. Ale ja go jeszcze kiedyś podniosę. Na dzisiaj to tyle. Elo.